trzecim Bieszczadzkim Pucharze Głowatki startowało 30 kolegów, sklasyfikowanych zostało kolegów 19. I trzecie miejsce zajął kolega Tomasz Bańczak, koło PZU w Zagórzu. Brawo! Drugie miejsce zajął kolega Bogomił Pasztor, koło PZU Zagórz. I pierwsze miejsce zajął kolega Antoni Dziok, koło PZU Zagórz. Brawo! Proszę z panem właśnie gratuluję. Życzę jeszcze wielu wspaniałych rybek. Proszę bardzo. Gratuluję również. Serdecznie. Starszemu już nic. Brawo! Brawo, Antek! Chciałem serdecznie podziękować i panu burmistrzowi, i zarządowi koła w Zagórzu za przygotowanie tej bardzo cennej imprezy, bowiem każda impreza, która promuje wędkarstwo takie, jak było uprawiane na tej imprezie, jest dla rozwoju wędkarstwa bardzo, bardzo cenna. Chciałem dwa słowa powiedzieć w imieniu pani wicewojewody Alicji Wosik, która specjalnie skierowała do szanownego pana burmistrza Ernesta Nowaka oraz do pana Tomasza Pylcia, prezesa koła wędkarskiego, list, który chciałbym w tej chwili przeczytać. Szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na trzeci Bieszczadzki Puchar Głowatki. Z przykrością informuję, że nie będę mogła osobiście uczestniczyć w spotkaniach. Składam podziękowania organizatorom zawodów za wkład w rozwój wędkarstwa oraz pracę na rzecz wędkarzy w województwie podkarpackim. Z pozdrowieniami wojewoda, wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik. Bardzo serdecznie panu dyrektorowi dziękujemy. W imieniu władz gminy Zagórz, w imieniu organizatorów, w imieniu wszystkich wędkarzy. Dziękuję. I również bardzo serdecznie dziękujemy magazynowi Wędkarstwo Moje Hobby za pomoc w organizacji zawodów, za patronat, za wsparcie, za ufundowanie przepięknych nagród. Zapraszamy. Będzie to jeszcze lepsze. Mam nadzieję. Będziemy współpracować. Podziękuję jakoś. Tak, dziękuję. Bardzo dziękuję. Brawo. Koledzy, jeszcze zanim zamkniemy tą imprezę, tą trzeci Bieszczadzki Puchar Głowatki, chciałem wszystkim podziękować za uczestnictwo. Myślę, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Impreza zaczyna się rozwijać. Dziękuję wszystkim sponsorom i patronom medialnym. Dziękuję dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu, panu Piotrowi Konicznemu. Impreza jest przyszłościowa. Dziękuję wszystkim za udział i zawody uważam za zakończone. Ale to nie powiedział?